Witam Was serdecznie, drodzy przyjaciele. Nazywam się Artur Celoński i od pewnego czasu prowadzę taki cykl nauczań pod tytułem Z łaski przez wiarę. W cyklu tym kładę fundamenty, takie podstawy do głębokiego zrozumienia chrześcijańskiego jakby motto, czyli życia z łaski za pomocą wiary. Dzisiaj mamy czwarty odcinek tego cyklu. Chciałbym dzisiaj mówić o pewnej rzeczy, a mianowicie o tym, jak wielką ma cenę krew przymierza. Łaska została nam dana z jakiegoś powodu, albo inaczej, była pewna przyczyna możliwości uwolnienia łaski. Gdzie Bóg jest sprawiedliwością doskonałą, to znaczy, że tenże Bóg, On nie mógł, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, On nie mógł postąpić wbrew choćby najmniejszemu elementowi swojego jestestwa. I żeby uratować człowieka, on musiał zastosować pewną metodę. Dlaczego on nie mógł? Dlaczego mówię, on nie mógł wystąpić przeciwko sobie? Ponieważ, wiecie, w Bogu wszystko jest zawieszone. To Słowo Boże mówi, że to w Nim żyjemy, w Nim się poruszamy. Gdyby Bóg w najmniejszym stopniu zaprzeczył jakiemukolwiek drobiazgowi z samego siebie, to niestety wszystko by runęło i by zostało zniszczone. To by musiał to od nowa wszystko zbudować w ogóle. Ale on znalazł sposób. Otóż sposobem tym było zapłacenie należnej nam, znaczy wymierzenie należnej nam kary, nam, czyli ludzkości, należnej nam ludziom kary za nasze odstępstwo od Niego, wymierzenie tej kary Jezusowi, czyli on, Bóg, swój sprawiedliwy, czysty gniew, on uwolnił na swojego syna, aby go nie uwalniać na nas. Ten gniew musiał być uwolniony, bo jest częścią Boga. Gniew jest częścią Boga. I Bóg ten gniew uwolnił, bo gniew to jest reakcja na niesprawiedliwość, to jest jedyna prawidłowa reakcja na niesprawiedliwość, czyli na niesprawiedliwość, czyli na odrzucenie Boga przez człowieka, Bóg jedynie mógł zareagować gniewem. On nie mógł inaczej zareagować. On zareagował tym gniewem. Tylko jak on zareagował tym gniewem? Nie zareagował w stosunku do ludzkości, czyli nie zniszczył tej ludzkości, tylko zniszczył swojego syna. No, tak zrobił. I jakby to jest coś, co nastąpiło. Można o tym dużo rozmawiać. Wiecie, moraliści rozmawiają, humaniści na ten temat, czy to tak należało. Tylko powiem Wam, że to jest jedna wielka głupota zastanawiać się, czy tak należało, bo jakże można, przepraszam, ale jakże można sądzić Boga? W ogóle trzeba być po prostu człowiekiem niezrównoważonym psychicznie, żeby sądzić Boga. Tak? I tam się wypowiadać w ogóle w temacie, wiesz, Boga. Można się wypowiedzieć w ogóle, wiesz, w temacie człowieka. Się możesz wypowiedzieć, bo jesteś człowiekiem. Się możesz wypowiedzieć, w ogóle można się wypowiadać, przyjaciele, żeby to miało wszystko ręce i nogi, to można się wypowiadać jedynie na poziomie, na którym jesteśmy lub na poziomie poniżej nas. Ale nie można się wypowiadać na poziomie wyższym niż my jesteśmy. Wiecie? Polega to na tym, że jak ktoś na przykład nie ma bladego pojęcia o jakiejś dziedzinie, to nie powinien się w ogóle wypowiadać na ten temat, bo to go przewyższa, to go przerasta. Ja czasami słyszę ludzi, którzy nic nie wiedzą o czymś, ale oni mówią. W ogóle ktoś nie jest lekarzem, ale on się wypowiada na tematy medyczne. Ktoś nie jest politykiem, ale się wypowiada na tematy polityczne. Wiesz, to jest w ogóle, szczególnie w naszym narodzie, to jest w ogóle norma. Tutaj każdy wszystko wie. Tak? Tylko ciekawostką jest to, że jakość życia za tym nie idzie, prawda? Że to wszystko wiedzący naród, który wielokrotnie nie potrafi poradzić sobie z banalnymi problemami. A więc nie możemy tutaj sobie pozwalać na jakikolwiek osąd decyzji Boga. Bóg dokonał najlepszego rozwiązania, jakiego mógł dokonać.
wylał swój sprawiedliwy gniew na Jezusa Chrystusa, żeby go na nas nie wylewać. Rozumiecie? I to coś to jest podwalina łaski. O, tutaj niezasłużona Boża przychylność, ale u jej podstaw leży ukaranie Jezusa. Czyli Jezus został ukarany, abym ja mógł być usprawiedliwiony, uniewinniony, uznany za zupełnie niewinnego. Wiecie? A więc łaska, ona ma jakąś podstawę i tą podstawą jest przymierze w krwi Jezusa. Jest przymierze w krwi. Chciałbym, żebyśmy w ogóle troszkę, żebyśmy sobie o tym dzisiaj pomówili. Ja przeczytam dzisiaj troszkę dłuższe fragmenty Biblii. Chciałem, żeby ten dzisiejszy odcinek, on był takim miejscem też jakby zastanowienia się i pewnej nostalgii. Ja bym dzisiaj mniej chciał tutaj nauczać w tym odcinku, a więcej chciałbym jakby zostawić takich krótkich poselstw do Was w temacie łaski, ale właśnie na przestrzeni przymierza krwi. Chciałbym, żebyśmy zaczęli sobie od Księgi Zachariasza. Księga Zachariasza, 9 rozdział, od 8 do 17 wersetu. I stanął obozem jako straż dla mego domu. Aha, i stanę obozem jako straż dla mego domu przeciwko chodzącym tamtędy. I nie będzie napadał na nich ciemiężca. Teraz bowiem widziałem jego niedolę. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane i ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza, i od Eufratu aż po krańce ziemi. Nadto za cenę krwi Twojego przymierza wypuszczę na wolność Twoich więźniów z cysterny bez wody. Wróćcie do twierdzy, wy więźniowie, którzy jeszcze macie nadzieję. Nadto dziś ogłaszam, w dwójnasób Ci oddam, albowiem łuk mój jest napięty, o Judo. Nałożyłem nań strzałę, o Efraimie. Pobudziłem Twoich synów, Syjonie, przeciwko Twoim synom i synom Jawana. I uczynię z Ciebie miecz bohaterstwa. Pan ukaże się nad nimi, Jego strzała wyleci jak błyskawica, Wszechmogący Pan zatrąbi na rogu i nadciągnie w huraganach południa. Pan zastępów będzie ich osłaniał, zwyciężą i podepczą procarzy. Będą pić ich krew jak wino i będą jej pełni, jak czasza ofiarna, jak narożniki ołtarza. W owym dniu da im Pan Bóg ich zwycięstwo. Będzie pasł swój lud jak trzodę, doprawdy jak klejnoty diademu będą błyszczeć nad jego krajem. O, jak dobrze będzie i pięknie! Zaiste zbożu da wzrost i winu młodzieńcom i dziewicom. I tutaj widzimy 8 werset. Pierwszy z czytanych wersetów, że Bóg stanie obozem jako straż. Zobacz, czym jest łaska. Bóg staje w Twoim życiu obozem jako straż przeciwko chodzącym tamtędy. Czyli widzimy wyzwolenie od obcych. Łaska, ona doprowadza do wyzwolenia od obcych. Stajesz się zupełnie, masz inaczej, zaczynasz posiadać możliwość bycia wolnym od obcych, czyli od wszelkiej sfery demonicznej i od wszelkiej sfery ludzkiej. Następnie nikt nie napadnie na odrodzonego ducha, pokazuje nam ten werset, że jeżeli Ty narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, to tam nikt nie ma dojścia, tam nikt nie może wejść, nikt nie może tego zniszczyć, nikt nie może tego rozwalić. Ani diabeł, ani człowiek, ani świat, nic nie może tego zniszczyć. Widzimy tutaj też w tym wersecie, że Bóg zrobił to z litości, ponieważ On widział niedolę. Widział niedolę. A więc rozumiesz, że te całe zagadnienie łaski jest związane z tym, że On się zlitował nad nami. To zrobił wszystko, ponieważ On tak bardzo się nad nami zlitował. To jest ten potężny wymiar miłości.
Następnie widzimy 9 werset. Tutaj jest opisana radość z tego, że Bóg jest sprawiedliwy, łagodny i potężny. Widzimy sprawiedliwego Boga, widzimy zwycięskiego, potężnego Boga i widzimy Boga łagodnego. To jest niesamowite, że kiedy ty przyjmujesz łaskę, to ta osobowość Boga, Bóg sprawiedliwy, Bóg zwycięski, czyli potężny i Bóg łagodny, w tej jednej osobie, w jednej formule zaczyna mieć z tobą kontakt. A więc kiedy ty przebywasz w łasce, to Bóg jest dla ciebie zarówno sprawiedliwy, jak zwycięski, jak i łagodny. W jednej formule. To tylko w łasce jest do ogarnięcia. 10 werset pokazuje zniszczenie zagrożeń wewnętrznych, czyli duszewnych. Czyli widać, że łaska, którą przyjęliśmy, ona będzie działała na rzecz oczyszczania naszych dusz. Religia będzie ci mówiła, że ty musisz najpierw duszę swoją jakoś tam oczyścić i doprowadzić ją do ładu, dopiero sobie do Boga możesz przyjść. No to jest nieprawda. Prawdą jest to, że to właśnie kiedy ty przyjmiesz łaskę, najpierw ją przyjmujesz, a dopiero potem następuje system oczyszczania duszy. Rozumiesz? Bo to ta łaska zaczyna działać w ten sposób, że dusza jest oczyszczana, że ci wrogowie wewnętrzni są wywalani z twojej psychiki. Czyli, że masz normalizowany umysł, normalizowane emocje, normalizowany ośrodek decyzyjny. Rozumiesz? A więc zniszczenie zagrożeń wewnętrznych. 11 werset. Werset centralny. Przeczytajmy ten werset jeszcze raz. Werset 11. Nadto za cenę krwi Twojego przymierza wypuszczę na wolność Twoich więźniów z cysterny bez wody. Wiesz w ogóle, czy to, do kogo to jest tekst? To jest tekst ojca do syna. Bóg mówi do ojca. Przepraszam, Bóg mówi do syna. Czyli ojciec do Jezusa mówi tutaj. Ojciec do Jezusa mówi. Że nadto za cenę Twojego przymierza, za cenę krwi Twojego przymierza wypuszczę na wolność Twoich więźniów. Czyli zobacz, ten Jezus, On stający jako ten przedstawiciel ludzkości przed ojcem i ojciec mówi, dobrze synu, to ja teraz posyłam cię na śmierć i za cenę krwi twojej zawrę przymierze z tą ludzkością. Widzimy, że to jest, widzimy tutaj, że odrodzenie duchowe jest skutkiem zawartego przymierza. Czyli widzimy, że łaska, ona działa w wyniku zawartego przymierza. Czyli to jest ta cena. Cena za łaskę. Niesamowita rzecz, że to, co jest dla ciebie za darmo, to ktoś za to zapłacił wcześniej. Wiesz, co to we mnie wzbudza? Wdzięczność. Ja jestem mega wdzięczny po prostu czytając takie rzeczy. Że to, co ja mam za darmo, to ktoś za to zapłacił. To nie jest tak, że to się wzięło znikąd, że to jest jakaś enigmatyczna siła, że to jest jakaś tam przestrzeń enigmatyczna, że raptem Bóg wstał rano i postanowił po prostu być miły. Nie! To w ogóle nie tak. Ale nie, to nie postanowił być miły. W ogóle, bo nigdy nie postanowił nie być miły. Rozumiesz? A tutaj jest kwestia, że ktoś zapłacił za tą łaskę, którą ty i ja otrzymaliśmy i tym kimś to jest Jezus Chrystus. Za cenę krwi jesteś zbawiony. Twoja wartość to cena krwi przymierza, którą zawarł Bóg z człowiekiem w Chrystusie Jezusie. 12 werset. Jest zachętą do życia w nowym duchu, w tej twierdzy. Bóg zachęca ciebie i pokazuje ci skutek tego życia, czyli życia, no, życia nowego stworzenia i skutkiem tego jest błogosławieństwo. I Bóg mówi tutaj w tym wersecie, że jeżeli ty przyjmujesz tą łaskę w pełni, to ty będziesz miał sukces. Wiecie, łaska jest jakby podstawą naszego sukcesu. Ja mam sukces w życiu, bo ja żyję z łaski. Się nie spinam. Mój duch odrodzony jest twierdzą. Ja tam uciekam, chowam się. Tam funkcjonują zupełnie inne zasady niż na zewnątrz. I tego musisz się nauczyć. To jest to, czego musisz się nauczyć. Bóg cię zachęca do życia w nowym duchu, w tej twierdzy. I pokazuje ci, że skutkiem tego jest błogosławieństwo. Od 13 do 17 wersetu jest zapowiedź walk o utrzymanie tego stanu, bo to jest ciekawa rzecz. To jest to, co mówiłem w poprzednim odcinku troszkę na ten temat, że żyjąc w łasce, my musimy
potem zajmować kolejne przestrzenie i nie wolno nam się nigdy wycofywać. I oczywiście będą temu towarzyszyły różnego rodzaju opresje. Bo dusza nasza, stymulowana przez świat i przez diabła, ona będzie chciała działać w sposób samodzielny i ona będzie chciała albo z jednej strony zaspokajać Boga, albo z drugiej strony zaspokajać jakiś system, w którym żyje. A więc od 13 do 17 wersetu widzimy zapowiedź walk o utrzymanie wolności, ale widzimy też zapewnienie zwycięstwa, zapewnienie pomocy Bożej w tym wszystkim i informacja o tym, że przyniesie nam to wszystko radość. Także te wersety, one pokazują nam pewną tutaj jakby duchową kolejność, że Bóg mówi, chce, żebyś wiedział, dziecko, o tym, że będą towarzyszyły różne opresje temu życiu z łaski. Że ty, żyjąc w łasce, ty będziesz miał różne opresje o to, aby się utrzymać w tej łasce. Ale ja będę z tobą w tym wszystkim i będę cię wspomagał, bo zawarłem z tobą przymierze, za które zapłacił Jezus. To już zapłacone jest. Ja jestem po twojej stronie w tym czasie w ogóle, który nazywamy obecnym, teraźniejszym czasem. Jestem z tobą, mówi Bóg. I ty będziesz zwyciężał. Tylko trwaj w tej łasce przez wiarę. Nie wycofuj się z tego, a zobaczysz, jaka radość będzie temu towarzyszyła. Chcę przeczytać jeszcze, przyjaciele, takie trzy fragmenty, które w pewien sposób dadzą nam szerszy obraz tego zagadnienia. Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział. Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział. Od 5 do 18. Tutaj jest rozmowa Abrahama z Bogiem i Bóg wysyła Abrahama do nowej ziemi i tak dalej. I mówi, że da mu narody, da mu ziemię. I od 7 wersetu, od 5 wersetu jest taki tekst. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a Abraham uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Widzimy, że Bóg poczytuje Abrahamowi ku usprawiedliwieniu wiarę. I to jest taki ciekawy aspekt na przyszłość. Potem rzekł do niego, jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie, a on odpowiedział, Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę. On zaś rzekł, sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę i 3-letniego barana, nadto synogardlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na połowę i położył jedną połowę naprzeciwko drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały się ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędził. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. I rzekł do Abrama Bóg, wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połówkami zwierząt. W owym dniu zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc, potomstwu twemu daję tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Widzimy tutaj pewien pierwotyp przymierza zawartego między Bogiem a człowiekiem w Chrystusie Jezusie. Ten pierwotyp zobrazowany w historii Abrahama w tamtym czasie, kiedy dwa narody zawierały ze sobą przymierze, czy też dwaj przywódcy zawierali ze sobą przymierze, to brali zwierzęta, rozcinali je na połowy i obydwaj przechodzili między połowami tych zwierząt. I to miało symbolizować, że jeśli byś mnie zawiódł lub gdybym ja ciebie zawiódł, to
daję Ci pełne prawo do tego, abyś mnie rozpołowił tak, jak te zwierzęta są rozpołowione. I tutaj Bóg używa tego takiego staronarodowego zwyczaju i pokazuje coś Abramowi. On z Abramem, przyszłym Abrahamem, zawiera pewnego rodzaju układ, przymierze. Jest to przymierze, które jest podparte ofiarą, czyli tam, gdzie jest zawarte realne przymierze z Bogiem, tam zawsze musiała być złożona jakaś ofiara. Oczywiście te rzeczy tutaj były formą symboliki, ale ta symbolika miała na celu jakby zobrazowanie, pierwotne zobrazowanie zjawiska, które nastąpiło wiele tysięcy lat później, czyli zawarcie tego centralnego przymierza między Bogiem a człowiekiem w Chrystusie Jezusie za pomocą śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty, które to przymierze przyniosło potężny wypływ łaski, o której mówimy cały czas. Widzimy tutaj też, że kiedy jest zawierane te przymierze, to przylatują sępy, próbują porwać tutaj tą zwierzynę. To jest właśnie symbolika różnego rodzaju opresji, demonicznych sił, które tam przychodzą. Widzimy też, że Abram przechodzi różne lęki, różne trudne sytuacje. I to jest właśnie obraz tego, jak człowiek, który zaczął żyć z łaski, musi w pewnym sensie stać przed Bogiem w wierze, ponieważ jakby diabeł będzie chciał zrobić wszystko, żeby wyrwać nas z tego prostego profilu w ogóle życia z łaski. A więc tutaj pokazuję Wam na podstawie tego fragmentu, że te rzeczy jakby Bóg planował od bardzo dawna i On wcześniej już o nich informował, że takie rzeczy nastąpią kiedyś. Rozumiecie, przyjaciele? To jest coś takiego, że wiecie, że On już proroczo wtedy, bo jakby Bóg w pewnym sensie proroczo poprzez całe to zajście, On mówił, co się wydarzy kiedyś i jakie to przyniesie skutki. On tutaj mówi do Abrama, w wyniku tego przymierza, które z Tobą zawieram, to Ty będziesz miał w życiu dobrze. Ty będziesz miał dobrze. Oczywiście będzie trudno będzie na świecie. Trudno będzie Twojemu potomstwu, prawda? Ponieważ ja tutaj różne rzeczy robię, ale jakby zawsze będziesz oddzielony, Ty i Twoje potomstwo, jakby efektem zawsze końcowym tego przymierza będzie sukces. Chcę, żebyś to zrozumiał. Przymierze krwi w Chrystusie Jezusie, ono niesie sukces do Twojego życia, bo łaska, która z tego wynika, ona jest podstawą sukcesu. To jest bardzo ważna sprawa. Chcę Ci teraz jeszcze przeczytać Hioba, 18 rozdział, też jest tutaj ciekawe zjawisko. Księga Hioba, 18 rozdział, 5:21. A jednak światło bezbożnego gaśnie i nie świeci się płomień jego ogniska. Światło w jego namiocie przyćmiewa się, a lampa jego gaśnie nad nim. Jego mocne kroki stają się chwiejne, a jego plan prowadzi do zguby. Jego własne nogi wpędzają go w sieci i chodzi między sidłami. Potrzask chwyta go za piętę, mocno trzymają go pułapki. Powróz na niego ukryty jest na ziemi, a sidło nań na ścieżce. Dookoła strachy go trwożą i ścigają go na każdym kroku. Czyha nań zguba i nieszczęście jest w pogotowiu u jego boku. Choroba zżera jego skórę, śmiertelna choroba zżera jego członki. Wyrwany ze swego namiotu, w którym czuł się bezpieczny, zostaje zapędzony do króla strachów. W jego namiocie osiada obcy, sypie siarkę na jego siedzibę. Od dołu usychają jego korzenie, a od góry więdną jego gałęzie. Pamięć o nim ginie na ziemi, a jego imię znika z kraju. Wrzucają go ze światła do ciemności, wypędzają go z okręgu ziemi. W jego rodzie nie pozostaje ani potomek, ani żadna latorośl, ani nikt w miejscu jego pobytu. Dniem jego sądu są przerażeni mieszkańcy zachodu, a ludzi wschodu ogarnia zgroza. Tak to jest z mieszkaniem bezbożnego, tak jest z domem tego, który nie zna Boga. Przeczytałem Wam ten fragment, żebyście zobaczyli różnicę, że jakby ten obraz to jest życie człowieka poza systemem łaski. Życie człowieka o własnych siłach. Życie człowieka w systemie usiłowania, przestrzegania Bożych przykazań, przestrzegania różnych zasad i reguł, często uznanych społecznie i mających pewnego rodzaju mandat sprawiedliwości tej tutaj ziemskiej.
taki człowiek, obraz tego człowieka, to jest obraz nędzy i rozpaczy. Nie dosyć, że przez całe życie trzeba samemu się starać, to jeszcze na końcu się idzie do piekła tylko z tego powodu, że nie wybrało się ratunku. Moim zdaniem trzeba być skończonym debilem, żeby żyć poza łaską. Rozumiecie? Debilizm, tak? Debilizm. To jest po prostu debilizm, życie poza łaską. To jest... Dla mnie w ogóle ten fragment to jest obraz piekła. To jest obraz piekła. To jest obraz piekła. Często cię piekło pokazuje, gdzieś tam się palą jakieś tam rzeczy, jakieś... ja nie do końca jestem przekonany, że to tak wygląda. Natomiast ja myślę sobie, że w ogóle piekło, przyjaciele, to jest kwintesencja życia poza łaską. Życia poza Bożą przychylnością, życia poza Bożymi zdolnościami. Ja tak uważam. Generalnie pokazuję wam pewną rzecz, żebyście widzieli, jak wygląda to życie poza łaską. To jest jedna wielka syfica. Dlatego wystarczy minimalnie się skoncentrować na Bożej prawdzie, a wtedy po prostu człowiek wbiegnie w łaskę. I chcę, żebyście zrozumieli, ona jest nam dana, ponieważ cena została zapłacona. Przymierze zostało zawarte, ponieważ krew została przelana. Ostatnią rzecz, którą chcę przeczytać, to jest Psalm 69. I w Psalmie 69 dwa wersety, właściwie dwa takie miejsca. Psalm 69. Najpierw przeczytam werset 23. Psalm 69, werset 23. Dobrze? Tak. Niech stół ich stanie się dla nich pułapką, a ich uczty ofiarne potrzaskiem. Więc widzimy tutaj, że życie poza łaską, ono nawet kiedy jest usankcjonowane religijnie, to ono jest porażką. Widzimy tutaj opis ludzi, którzy składają ofiary, którzy robią nawet te rzeczy proboże, ale jakby poza Chrystusem. I to wszystko nie ma najmniejszego sensu. To wszystko jest po prostu porażka. To nawet na początku to wygląda dobrze. Na początku to wygląda dobrze, ale potem jest porażka. Ja teraz apeluję w tym miejscu do każdego religijnego człowieka, do człowieka, który się opiera na tej religijnej sprawiedliwości. Porzuć to. Porzuć religijną sprawiedliwość. Po prostu przyjdź do Jezusa, sięgnij po łaskę, po zbawienną przychylność Boga dla ciebie. Zrób to. I teraz wersety od 33 do 37. Niech ujrzą to pokorni i radują się. O wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze, bo Pan wysłuchuje biednych i nie gardzi więźniami swymi. Niechaj go chwalą niebiosa i ziemia, morza i wszystko, co w nich się porusza, albowiem Bóg wybawi Syjon i odbuduje miasta ziemi judzkiej i zamieszkają tam i posiądą ją potomkowie sług Jego, odziedziczą ją i osiądą w niej ci, którzy miłują imię Jego. Więc to jest kwintesencja tego całego zagadnienia, że w momencie, kiedy ty przyjmujesz prostą łaskę, to to zaczyna mieć oddźwięk dla ciebie nie tylko tutaj w tej sferze ziemskiej, ale później i w sferze wiecznej. Ma to też odbicie później na twoich pokoleniach. Ja zachęcam cię do tego, żebyście... Ja w ogóle zachęcam, żebyście poanalizowali troszeczkę te rzeczy, o których dzisiaj wam mówiłem. Żebyście krok po kroczku sobie w nie powchodzili. Żebyście zrobili sobie takie zestawienie, porównanie. Zostawiam was, przyjaciele, z tym tematem. Pomódlmy się. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za każdego człowieka, który dzisiaj słuchał tego poselstwa. Za każdego człowieka, który dzisiaj przyjął to słowo jako Twoje słowo. Ojcze, niech Twój Święty Duch porusza się teraz wśród tych ludzi. Niech tych, którzy jeszcze Ciebie nie poznali, przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, a tych, którzy już są Twoi, ale dalej gdzieś stoją w miejscu niezrozumienia Twojej cudownej łaski, która jest wynikiem przymierza w krwi Jezusa Chrystusa.
niech te słowa poruszą tych ludzi do głębi. Ojcze, ja modlę się o to i dziękuję Ci, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz w imieniu Jezusa.